Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na Nocne Światła, które przez najbliższe dwie godziny potrwają, jak to zwykle. Nocne Światła od poniedziałku do czwartku. Cztery razy w tygodniu spotykamy się o tej porze na żywo. Natomiast jeżeli chcecie Państwo sięgnąć do archiwum Nocnych Świateł, to można je znaleźć na radioplus.pl w zakładce programy. I tam ponad 450 już wydań, które także można ściągnąć na swój komputer jako pliki MP3 przez zakładkę Więcej Podcastów, która znajduje się na dole strony. Jako że 13 maja już niebawem, a to rocznica bardzo istotna dla życia Kościoła, ale nie tylko. Myślę, że dla życia świata, o czym będziemy dzisiaj mówić, miały miejsce 99 lat temu. Otóż w roku 1917, 13 maja, co też w kalendarzu liturgicznym wspominamy, miało miejsce objawienia fatimskie, ich początek. I o tym właśnie dziś będziemy rozmawiać i o tajemnicach z tym związanymi. Wiele już o Fatimie powiedziano od tamtych czasów przez blisko stulecie. Niemniej to, jak się okazuje, nie wszystko. O tym dziś będziemy rozmawiać z gościem programu, którym jest pan Janusz Rosikoń, fotograf i współautor razem z Grzegorzem Górnym książki Tajemnice Fatimy. Witam pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Przede wszystkim zacznę od tego, że ta książka po raz kolejny potwierdza niezwykły kunszt edytorski wydawnictwa Rosikoń Press. Bardzo się cieszę i dziękuję w imieniu żony Grażyny, która to wydawnictwo prowadzi. Fatima. Wydaje się, że przez te 100 lat, prawie 100 lat, powiedziano prawie wszystko. Podkreślam słowo prawie, bo książka jest obszerna i jak sam tytuł mówi, są pewne tajemnice. Zacznijmy jednak od tego, z czym Fatima nam się kojarzy jako Polakom, bo Jan Paweł II, rok 1981, 13 maja zostaje postrzelony na placu Świętego Piotra, właśnie we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. To znowu jest ileś tak zwanych zbiegów okoliczności, bo kilka dni wcześniej jest u niego austriacki zakonnik, już w tej chwili kandydat na ołtarze, który zorganizował krucjatę fatimską w Austrii w latach 50. po to, by w intencji zakończenia okupacji rosyjskiej w Austrii. Natomiast jest na tym spotkaniu, jest zresztą z nim jego jakby sekretarz, pomocnik, z którym spotkaliśmy się. I on mówi do Jana Pawła na zakończenie, że trzeba coś zrobić, by Fatimę przywrócić, pamięć o Fatimie światu. A papież odpowiada, no Fatima jest znana i tyle zrobiliśmy. Kilka dni później jest 13 maja 81 roku i Ali Aksa oddaje strzał, czy dwa strzały do papieża. Papież jest ciężko ranny. Zresztą, jak chodziliśmy śladami właśnie tego zamachu i rozmawialiśmy chociażby z Navarro-Valsem w Rzymie, zastanawialiśmy się, jak to się stało, że było dwóch zamachowców, bo pamiętamy o Aliakczy, natomiast był drugi Turek, który był również uzbrojony w pistolet Beretta i miał ładunek wybuchowy przy sobie, który stał z drugiej strony samochodu. Też strzelał. Co prawda nie jest to potwierdzone przez policję, ale jak chociażby mówi Arturo Mari, strzały musiały paść z obu stron. Były cztery, on mówi, lub pięć, bo były postrzelone dwie Amerykanki. Jedna po jednej stronie samochodu, druga po drugiej stronie samochodu. Więc mówi, na pewno strzelał i drugi Turek i papież przeżywa. Tak samo jak szaleńczy rajd karetki, która pierwsza karetka się psuje, ta, która była podstawiona na placu na wszelki wypadek, przenoszą pacjenta do drugiej, co zawsze trwa, do tej, którą zresztą
błogosławił poprzedniego dnia pierwszego pacjenta, który będzie tą karetką przewożony, nie wiedząc, że błogosławi Jan Paweł II samego siebie. I w ciągu 8 minut karetka pokonuje trasę, co graniczyło z cudem, tym bardziej, że psuje jej się natychmiast syrena i kierowca wykonuje rajd niesamowity. Jak również później dowiaduje się o tym, że jest zamach, profesor, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, chirurg słynny, który pracuje w klinice Gemelli, bo w klinice Gemelli nie ma żadnego z chirurgów tych najważniejszych, bo jeden jest poza, a drugi jest w innym szpitalu, ale dowiaduje się o tym zamachu, wsiada w samochód, pędzi jak szaleniec, wbija się gdzieś tam w konwój samochodów policyjnych, ale wyprzedza samochody policyjne, które jadą na sygnale. Widzi, że za nim motocyklista się odrywa, a tamci grożą mu karabinami maszynowymi. No ale otwiera okno i mówi do tego policjanta, muszę być w Gemelli. I ten mówi, jedź za mną, co w ogóle graniczy wszystko z cudem. No i przez zatłoczony Rzym dociera w samą porę do kliniki, gdzie Jan Paweł już jest na sali operacyjnej, która była przygotowana dla pacjenta, ale nie rozpoczęto operacji. Z profesora zrywają wszystkie ubrania, nakładają mu w biegu fartuch i rozpoczyna się operacja. To wszystko jest szereg przedziwnych przypadków, jak chociażby i ten, któremu możemy wierzyć lub nie, ale jak Ali Akça opowiada, oddał jeden strzał, był pewien, że jest śmiertelny, był w końcu zawodowym zabójcą, ale jeszcze raz postanawia na wszelki wypadek strzelić, ale jakaś siła, bo nie ręka, bo nie mogła to być ręka, bo nie było nikogo za nim, powstrzymuje go i nie może wycelować. Oddaje strzał, ale ten strzał prawdopodobnie rani Jana Pawła w palec. Proszę Państwa, to wszystko jest prawdopodobne, bo proszę sobie wyobrazić, że nie wykonano ani ekspertyz balistycznych, ba, nie zbadano kuli, która była na, w samochodzie. Po prostu Jana Pawła to zupełnie nie interesowało. Tak jak rozmawialiśmy chociażby z Joaquinem Navarro-Walsem, on mówi, Jan Paweł w ogóle się tym nie interesował, odebrał to jako, jako pewien znak i zupełnie nie był zainteresowany, kto stał za zamachem. No wiadomo, że ten strzał, który miał być śmiertelny, oddał Ali Akça. W związku z tym natychmiast mu wybaczył, a potem się z nim spotkał. Natomiast śledztwo to wszystko kompletnie go nie interesowało i dlatego no, nie wykonano podstawowych czynności policyjnych. Co się wydaje nieprawdopodobne, ale tak było. I kiedy profesor Buzonetti właśnie przeprowadza tą, rozcina brzuch, widzi mnóstwo krwi, widzi jak kula przeszła przez Ojca Świętego, bo wyszła tyłem, także przebiła całe ciało. I mówi profesor, że szła jakby zygzakiem. On tego nie rozumie, ale kula, która, no, Ali Akça był pewien, że zabił papieża, nie szła torem prostym, jakoś dziwnie. Szła tak, że nie uszkodziła żadnego z ważnych elementów do życia, nie uszkodziła kręgosłupa, a powinna. Oprócz tego Ali Akça, który oczywiście ucieka, bo jest jeszcze oprócz dwóch ludzi, którzy mieli strzelać do Ojca Świętego, jest jeszcze dwóch Turków, którzy mieli ubezpieczać ich odwrót.
No, ale jak to oczywiście upuszcza pistolet na ziemię i urzuca się do ucieczki. Ale jak państwo pewno wiedzą, plac świętego Piotra jest wybrukowany kostką granitową. No, kostka granitowa nie jest idealnie płaska, w związku z czym Aliaksa potyka się i w tym momencie rzuca się na niego siostra, przygniata go. No i za chwilę jest policja, aresztuje go. Czyli cała akcja precyzyjnie zaplanowana przez jakieś wywiady. Myślę, że my Polacy dokładnie wiemy, kto za tym stał. Nie udaje się. Papież żyje. I do tego jeszcze, kiedy profesor Turowski, u którego byliśmy dwa miesiące temu z Grzegorzem w Krakowie, przyjaciel wujka, jak go nazywano, który razem z doktorą Półtaską, no, w tej chwili oznaczoną orderem Orła Białego przez właśnie, prezydenta. Wspaniała postać. Są w Rzymie przy Janie Pawle, on zresztą wezwany jako specjalista od megalowirusa, przepraszam, to jest bardzo skomplikowana dla mnie nazwa, bo kiedy Jan Paweł wychodzi ze szpitala, pokazuje się pielgrzymom rozentuzjazmowanym, nagle się potem okazuje, że jednak ma wahania temperatury, coś się dzieje i wyodrębniają właśnie tego wirusa i okazuje się, że specjalistą, który opracował metodę zwalczania tego wirusa, jest jego przyjaciel, profesor Turowski z Krakowa. I natychmiast go wzywają, więc oczywiście no, dostaje paszport, bo tutaj już władze polskie nie mogły mu odmawiać tego paszportu. Jedzie do Rzymu i udaje się wyleczyć. Ściśle współpracuje zresztą z włoskimi lekarzami i leczy papieża. Ale on to właśnie uświadamia Janowi Pawłowi datę 13 maja. Bo Jan Paweł sam sobie tego nie skojarzył. A on mówi 13 maja 17 rok. I w tym momencie Ojciec Święty, nasz Ojciec Święty, prosi o przesłanie całej dokumentacji fatimskiej. Tutaj postawmy kropkę, wrócimy do państwa za chwilę. Tajemnice Fatimy. Taki tytuł nosi książka, która ukazała się w ostatnich dniach, chociaż książka to, myślę, za małe słowo. Bardziej album, chociaż treść jak najbardziej zawiera do czytania, ale szata edytorska jest naprawdę wspaniała, jak zawsze zresztą. Pan Janusz Rosikoń, fotograf i współautor tej książki razem z Grzegorzem Górnym, jest gościem programu. W 90. prawie 9. rocznicę objawień fatimskich rozmawiamy o tajemnicach Fatimy. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dzisiaj, tuż przed 99. rocznicą objawień fatimskich, o tajemnicach związanych z tym objawieniem rozmawiamy. Pan Janusz Rosikoń, fotograf i współautor książki Tajemnice Fatimy, jest gościem programu. No, dramatyczna, można powiedzieć, chwila i pełna tajemnicy. Co się dzieje wtedy, kiedy ta dokumentacja dociera do Jana Pawła II? Ojciec Święty czyta, bo otrzymuje zarówno oryginał portugalski, czyli to, co napisała siostra Lucja, jak i tłumaczenie tego oryginału, zagłębia się w to i odnajduje kilkakrotnie w postaci opisywanego Ojca Świętego siebie. Postanawia, że w pierwszą rocznicę, kiedy już jest zdrowy, 13 maja 1982 roku leci z wizytą do Fatimy. Leci, klęka w sanktuarium i długo rozmawia z Matką Bożą, dziękując za ocalenie, bo sam jak, cóż, no, dowiedział się, znał wszelkie szczegóły i zamachu, i tego, jak to się stało, że cudem uniknął śmierci. Widzi w tym znak, że jest pod specjalną opieką, ale z kolei zdaje sobie sprawę też, że ten zamach
na niego wywołał olbrzymią falę na całym świecie. Falę, która myślę wzmocniła ludzi, którzy go już pokochali, bo przecież to trzeci rok jego pontyfikatu był, ale był znany na całym świecie, kochany, natomiast zamach myślę, że podniósł jego popularność, jego, nie tyle popularność, to brzydkie słowo, ale jego autorytet moralny dla milionów ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy od razu, od początku pontyfikatu go pokochali jako tego, który ich doskonale rozumie. Także zamach, który miał zakończyć jego życie, wbrew intencjom zamachowców, niesamowicie spopularyzował jego jako osobę. Ba, niedługo przed zamachem na Jana Pawła był zamach na prezydenta Reagana w Stanach. Oczywiście prezydent posłał natychmiast telegram do Jana Pawła, mówiąc właśnie, że on też, bo on też był jeszcze w czasie rekonwalescencji. Chociaż pierwszy telegram przyszedł z Moskwy, że jak można coś takiego zrobić, że to jest potworne, podłe i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że wiemy, co o tym sądzić. I tutaj też nawiązała się niezwykła współpraca Jana Pawła z prezydentem Reaganem, który był pierwszym prezydentem, który nie był, który rozumiał, czym jest Rosja i który nazwał Związek Sowiecki Imperium Zła, co przedtem w polityce amerykańskiej nie było wcale jasne i raczej Rosja była, no może nie przyjacielem, ale nie nazywano jej w ten sposób i tych dwoje ludzi postanowiło doprowadzić do tego, by ten komunistyczny system upadł. No a to oczywiście błędy Rosji kojarzą się nam z objawieniem fatimskim. No tak, bo to rok 1917, więc krótko przed wybuchem rewolucji październikowej, która zaważyła na losach świata bardzo poważnie. To nie tylko losy Rosji, nie tylko losy państw satelickich czy strefy wpływów, ale tak naprawdę przez ostatnie stulecie to, w jaki sposób Rosja tworzyła swoją państwowość i ją realizowała na arenie międzynarodowej, no, miało znaczenie dla polityki, gospodarki, ale również duchowości całego świata, no i dla losów ludzi, których miliony zginęło w piekle gułagu. O czym będziemy też niedługo rozmawiać w przyszłym tygodniu, kiedy w rocznicę bitwy o Monte Cassino będziemy rozmawiać o szlaku armii generała Andersa. Tak, i to jest niezwykłe, że Matka Boża ukazuje się właśnie 13 maja, czyli jeszcze pół roku przed rewolucją październikową, tym dzieciaczkom, no bo to przecież dzieci 6, 7, 9 lat, mówi im, że ma być poświęcony świat i Rosja Matce Bożej, bo inaczej błędy Rosji rozprzestrzenią się na cały świat. No, nigdy nie dochodzi do, znaczy nigdy, dopiero Jan Paweł II to zrobi. Przedtem nie dochodzi do tego aktu. No wiemy, jak błędy Rosji się rozprzestrzeniły na świat, bo tutaj panie Pawle mówił o milionach, to są dziesiątki milionów, bo w samej Rosji ofiar komunizmu niektórzy oceniają, że było ponad 100 milionów, a przecież Azja, Chiny. 25 milionów jest udokumentowane ofiar łagru. Tak, ale przy tym ileż ludzi zginęło, bo cóż, no Azja i Chiny to też są błędy Rosji.
prawda? Więc te błędy Rosji są niesamowite. Zresztą, co ciekawe, dzieci w ogóle nie wiedzą, co to jest Rosja, no bo ani nie potrafią czytać, ani nie potrafią pisać. Nie chodzą do szkoły, pasą owce. Pochodzą z biednej wioski portugalskiej. I Rosja jest dla nich pojęciem zupełnie abstrakcyjnym. Mały Franciszek myśli, że chodzi o osiołka, który nazywa się Rosja, sąsiadów. Łucja myśli, że to chodzi o kobietę, która ma podobne imię. Natomiast nie mają pojęcia, że chodzi o olbrzymi kraj jeszcze wtedy pod władztwem carskim. Także tutaj, jeżeli ktoś mówi, że to było największe oszustwo XX wieku, bo takie zdania też słyszeliśmy, no to jednak nie wytrzymuje krytyki, bo to, że to było 13 maja, to nie ma wątpliwości. To jest udokumentowane. O ile nie znamy terminów spotkań dzieci z aniołem, bo miały je, anioł je przygotowywał do spotkania z Matką Bożą, bo dla dzieci kalendarz nie istniał. One nie, cóż no, proszę Państwa, spytajmy się nasze dzieci, czy w moim przypadku wnuki, który dzień dzisiaj jest, nie wiedzą, ale mniej więcej wiedzą, że jest lato czy zima. Tam dzieci też się tylko orientowały, że jest lato, zima, natomiast dzień, myślę, że nie znały nawet miesięcy w roku, bo, no bo po co? No takie były to czasy i tak było. O tyle o spotkania z Matką Bożą Fatimską, data i godzina są bardzo ściśle określone. Zawsze to był 13 poza sierpniem, kiedy był to 19 sierpnia, bo dzieci postanowił burmistrz aresztować, żeby to całe zamieszanie, które wobec objawień już powstało w Portugalii, żeby to zakończyć, no to zawsze było 13, więc ta data jest historycznie niepodważalna. I tutaj dochodzimy do tego, co, skoro, jak pan tutaj przytoczył, istnieje taka opinia sceptyków, że było to największe oszustwo XX wieku, no to jednak są świadkowie wydarzeń, które są absolutnie niewytłumaczalne. Chociażby ten cud słońca. Tak, bo o ile 13 maja były tylko dzieci i mi się ukazała Matka Boża, zresztą też nie wiemy, dlaczego wszystkie dzieci widziały Matkę Bożą. Łucja słyszała i rozmawiała z nią. Franciszek tylko widział, natomiast Hiacynta tylko słyszała. No, ale Matka Boża w swoich planach na pytanie dzieci, kiedy odpowiedziała na pytanie Łucji, skąd jesteś, odpowiedziała z nieba. Więc wtedy dzieci spytały, już nie pamiętam, czy Łucja, czy Hiacynta, czy my też pójdziemy do nieba. I wtedy Matka Boża odpowiedziała, Hiacyntę i Franciszka wezmę niedługo, ale Franciszek musi odmówić jeszcze wiele różańców, natomiast Łucja zostanie jeszcze długo, by być świadkiem, ale dzieci musicie się nauczyć czytać i pisać. No, było to oczywiste po to, żeby Łucja mogła to wszystko spisać, bo faktycznie Franciszek, który od tej pory odmówił bardzo wiele różańców i niesamowite, że dzieci, które miały 6-7 lat, ofiarowały swoje cierpienia, wyrzekały się na przykład jedzenia jakiegoś drugiego śniadania, tylko oddawałem jeszcze biedniejszym dzieciom, wymyślały sobie jakieś cierpienia, na przykład Łucja znalazła gdzieś kawałek powroza na pastwisku, obwiązała sobie ramię, żeby jakby cierpieć, bo to powrozy były wtedy konopne. I tak samo jak to zobaczyła
Hiacynta i Franciszek to samo sobie zrobiły, aż Matka Boża podczas któregoś z widzeń mówiła: słuchajcie, na noc to macie zdejmować, bo to za duże cierpienie dla was. Także życie dzieci to zmieniło się diametralnie, tak jak na początku one odmawiały różaniec, bo to była wioska bardzo, w ogóle Portugalia była krajem niezwykle katolickim. Także dzieci odmawiały różaniec, ale na początku mówiły tylko zdrowaś Mario i następne zdrowaś Mario, żeby to szybciej, żeby się zająć zabawą. To po tym spotkaniu Matki Bożej, która prosiła, żeby one modliły się za cały świat, który był pogrążony w I wojnie światowej wtedy. Dzieci wiedziały oczywiście, no bo zabierano z ich wsi również do wojska młodych mężczyzn. Od tego to się zmieniło. Dzieci były, bardzo się dużo modliły i znosiły spokojnie cierpienia, bo przecież ich wioska wyśmiewała ich. Matka Łucji do końca, do 13 października nie wierzyła w to, że te objawienia były prawdą. Nie wierzyła córce, co dla niej było wielkim cierpieniem. Ba, 13 października rano powiedziała córce: chodź, idziemy do spowiedzi, bo bała się, że ponieważ żaden cud się nie wydarzy, to jej córkę może tłum rozwścieczony po prostu zabić. I ona postanowiła, że będzie z córką i też może ponieść śmierć, więc poszły obie do spowiedzi, ale to wszystko pokazuje, jak to było trudne dla rodziny. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Dzisiaj, tuż przed 99. rocznicą objawień fatimskich, o tajemnicach z nimi związanymi rozmawiamy z panem Januszem Rosikoniem, fotografem i współautorem książki Tajemnice Fatimy. Wracamy do państwa za chwilę. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. 99. rocznica objawień fatimskich już niebawem. O tajemnicach z nimi związanymi rozmawiamy dzisiaj z panem Januszem Rosikoniem. Fotograf, współautor razem z Grzegorzem Górnym książki Tajemnice Fatimy, która ukazała się w ostatnich dniach. Dochodzimy do tego 13 października. To jest ostatnie z tych objawień i ono właśnie wiąże się z tym wydarzeniem, które nazywamy Cudem Słońca. Co się wtedy wydarzyło? Proszę państwa, wtedy już jest około 70 tysięcy ludzi, gromadzi się. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma telefonów komórkowych. W ogóle praktycznie rzecz biorąc, dla normalnego człowieka nie ma telefonów. Nie ma faksów. I w malutkiej wsi ukazuje się Matka Boża 13 maja. 13 czerwca jest kilkadziesiąt ludzi zainteresowanych jednak tym. Coraz więcej. We wrześniu jest około 25 tysięcy ludzi. A w październiku jest w samej Fatimie około 70 tysięcy ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy jest w najbliższych okolicach. Ludzi, którzy... Większość z nich na pewno przyszła zobaczyć cud. Większość z nich była ludźmi wierzącymi, ale też bardzo dużo było ateistów, niewierzących, głównie zresztą z elit, jako że prasa portugalska wyśmiewała się z tych objawień i zrobiła temu mimochodem wielką propagandę. Wszyscy w Portugalii wiedzieli, że 13 października w Fatimie ma się ukazać Matka Boża, co, jak pisała prasa, jest oczywistą bzdurą, będzie blamaż, będzie kompromitacja Portugalii, a proszę pamiętać, że toczy się pierwsza wojna światowa wtedy. Oczywiście obce państwa się tym nie interesują, no bo jest wojna. Ale samej Portugalii, która jest zaangażowana w wojnę, ale nie tak bardzo, jest nagłośniony ten 13 października. I z gazety lizbońskiej, na przykład Sekulo,
przyjeżdża reporter, ateista, związany z, no, z masońską gazetą, bo wtedy też są rządy masonerii w Portugalii, które zwalczają Kościół. Kościół jest oddzielony od państwa, nie wolno, symbole religijne wyrzucone ze szkół. Także to wszystko jest nastawione antykościelnie. I dużo ludzi przyjeżdża po to, żeby właśnie zobaczyć tą kompromitację. I od rana leje deszcz, od rana gromadzą się tysiące ludzi pod parasolami. Dotarliśmy do wielu zdjęć niepublikowanych do tej pory, które publikujemy, archiwalnych zdjęć, na których widać morze parasoli. W jakimś momencie przedzierają się przez tłum trójka dzieci, chronione przez policję, przez służby, żeby przedrzeć się pod dąb, bo Matka Boża zawsze się ukazywała nad jednym z malutkich dębów, które są trochę inne niż nasze dęby. Dzieci tam docierają i Łucja mówi do ludzi, widząc zbliżającą się taką jakby małą poświatę. Zamknijcie parasole. I mimo deszczu ludzie zamykają parasole. Są przemoknięci kompletnie. Nagle deszcz przestaje padać. Ludzie tylko widzą, że dzieci są w ekstazie. Widzą kogoś. Łucja rozmawia z kimś. Nie wiedzą z kim. Po kilku minutach nagle rozpoczyna się coś, co do tej pory jest niewytłumaczone naukowo. Chmury się rozstępują, widać słońce, olbrzymie słońce, które zaczyna wykonywać dziwny taniec. I w jakimś momencie ludzie widzą, że ono leci na ziemię. No, tłum pada na kolana, bo boi się, że to słońce zmiażdży ziemię. Ludzie wyznają grzechy, nawracają się gwałtownie. W jednej chwili ubrania, które są zupełnie mokre, no bo od rana pada deszcz, ziemia jest błotnista, ubrania wysychają, ziemia staje się spękana. No wiemy, że nawet jak wyjdzie słońce po deszczu, nim wyschniemy, nim ziemia wyschnie, taka gliniasta, ciężka, no to musi upłynąć co najmniej kilka godzin. Tam to się dzieje w jednej chwili. Dzieci w tym czasie mają też widzenie świętej rodziny, bo to i Matka Boża zapowiada, że tego dnia odwiedzi ich również święta rodzina, czyli widzą Matkę Bożą, widzą świętego Józefa. I dla tego tłumu, który tam jest zgromadzony, który oczywiście nie zna treści rozmów, ale to, co się stało, to wirujące słońce, to słońce spadające na ziemię, to, że nagle stali się susi, jest wystarczającym dowodem na to, że jednak objawienia są prawdziwe. I od tej pory z tego tłumu już jakby nikt nie wątpi, ba w sekulo, które no, wyśmiewało się z tego, ukazuje się długi artykuł, który tutaj w całości cytujemy, reportera, który zresztą się nawrócił, ale po tym artykule został jakoś zwolniony z pracy jednak, bo mimo wszystko... To dziwne, że się ukazał w ogóle ten artykuł. No, pan, tu dużo dziwnych rzeczy jest, ale ukazał się. Ukazał się uczciwy artykuł w tym, jak to wszystko wyglądało. No ale widocznie ktoś nie wykazał bystrości. Czujności ideowej. Czujności ideowej. No w każdym razie po tym jednak przestał tam pracować, jak również tutaj cytujemy pewnego lekarza, który był nie w samej który był kawałek dalej, bo to obserwowali też ludzie, którzy byli oddaleni nawet i o 30 kilometrów od Fatimy. Także
relacji na ten temat, tu publikujemy relację lekarza, który pisze to samo, który zresztą też się nawrócił, bo nawróceń było bardzo dużo, no bo jeżeli jesteśmy uczciwi i widzimy coś, czego się nie da wytłumaczyć normalnie, bo przecież Matka Boża zapowiedziała ten cud 13 maja, czyli z półrocznym wyprzedzeniem. Meteorologowie podają prognozę pogody na jutro, często się mylą. Natomiast tu Matka Boża powiedziała, że wtedy nastąpi cud. Zresztą 19 sierpnia, kiedy raz się ukazała, nie 13, bo 13 był tłum ludzi w Fatimie, ale nie było dzieci i ludzie zobaczyli tylko taki obłok dziwny przechodzący nad dębem. Matka Boża powiedziała dzieciom, bo wtedy nikt nie przed 19, no bo nikt nie wiedział, że 19 będzie. Ukaże się Matka Boża dzieciom, powiedziała, że gdyby nie ich aresztowanie, to cud byłby większy. No, ale mimo wszystko cud był tak wielki, że nie ma naukowców, którzy by potrafili to wytłumaczyć. Owszem, są, tłumaczą to, zresztą taki cud się zdarzył również w Watykanie, o którym papież Pius XI pisał, o czym oczywiście też w książce jest wzmianka, taka specjalna ramka. Tych ramek jest sporo zresztą, na całą stronę, że nie da się przewidzieć tego typu zjawisk meteorologicznych z wyprzedzeniem półrocznym. No to w ogóle zjawisko astronomiczne, można powiedzieć, tak. Nie tylko meteorologiczne, tak. Bo to inna skala. Tak, i nie da się i co do dnia, i co do godziny, że to po prostu no, jest tylko i wyłącznie Pan Bóg może sobie tak zaplanować i wiedzieć, że to będzie wtedy, natomiast my nie. Także ilość nawróceń wtedy była olbrzymia i sława Fatimy w tym momencie zaczyna się powoli przebijać do świadomości ludzi. Zresztą Matka Boża prosi o modlitwy w intencji zakończenia wojny i pokazuje swoje serce otoczone koroną cierniową, prosi o modlitwy wynagradzające. I faktycznie, tak jak Matka Boża mówi, wojna kończy się za rok. Ale zapowiada, że jeżeli niewypełnione będą jej prośby, to niedługo będzie następna wojna, o wiele gorsza. Mówi to w 17 roku. I wojna ta będzie poprzedzona znakiem czytelnym, widocznym dla wszystkich. No niestety tak się zdarzyło, ponieważ prośby Matki Bożej nie zostały spełnione. A jaki to był znak? To była zorza polarna. Tutaj nasz grafik Maciej Marchewicz zrobił piękną wizualizację tego, jak zorza polarna jest normalnie widoczna na świecie. Natomiast ta zorza polarna była widoczna tam, gdzie kilkaset kilometrów niżej. I w 1938 roku ten znak się ukazuje. I wtedy Łucja, wtedy już zakonnica, mówi, że to jest ten znak. No, 38, a my wiemy, że dla nas wojna wybucha w 39, ale otóż nie no. 38 jest Anschluss, zajęcie Austrii przez Hitlera, zajęcie Czech, więc de facto wojna światowa druga się wtedy zaczęła. I ten znak, jak mówi Łucja, był dla niej oczywisty, że już nic nie powstrzyma gniewu Bożego i wojna wybuchnie. To samo zresztą mówi święta Faustyna, która umiera w 1938 roku przed wojną, ale tą wojnę zapowiada, że już gniewu Bożego nie możemy powstrzymać. Zresztą tych koincydencji ze świętą Faustyną, z koronką do miłosierdzia,
Jest sporo i oczywiście o tym też w tej książce, która, proszę się nie przerażać, ma ona 400 stron. Ale jaka to jest lektura? Z tej serii najgrubsza książka, ale nie dało się tego zmieścić w takiej normalnej objętości, stąd proszę się uzbroić w cierpliwość w czytaniu, ale jest nad czym się zastanowić i jest to czytać. Jest to czytać, potwierdzam. Książka, ja zresztą lubię grube książki, bo one bardziej wciągają i na dłużej. Dzisiaj właśnie o książce związanej z 99. rocznicą objawień fatimskich, z jej tajemnicami, rozmawiamy z jej współautorem, panem Januszem Rosikoniem, fotografem. I właśnie ta książka, Tajemnica Fatimy, nas zainspirowała do dzisiejszego spotkania. Oprócz rzecz jasna wspomnianej rocznicy, która już pojutrze. A my póki co mamy teraz półmetek Nocnych Świateł. Wracamy do państwa za chwil kilka. Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła. Jesteśmy już po półmetku Nocnych Świateł. 12 maja, a więc Wigilia wydarzeń, wigilia rocznicy wydarzeń, do których nawiązujemy w dzisiejszym programie. Jutro, 13 maja, 99. rocznica objawień fatimskich i rzecz jasna w Kościele katolickim wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. O tajemnicach tych wydarzeń rozmawiamy dzisiaj z gościem programu, pan Janusz Rosikoń, fotograf i współautor razem z Grzegorzem Górnym książki Tajemnice Fatimy, która ukazała się w ostatnich dniach. Polecamy lekturę. Skoro pan mówił już o tych tajemnicach, które no do dzisiaj nie są rozwiązane, mimo że, jak tutaj sam pan wspomniał, są sceptycy, którzy uważają, że to było oszustwo, to jest jeszcze jeden moment, jedno wydarzenie, które dla dzieci było wielkim przeżyciem, no i też skończyło się wielkim przerażeniem. Ta wizja piekła, którą miały przez moment. Tak, bo wtedy, kiedy to właśnie jest... To kiedy ludzie widzą, nie słyszą rozmowy z dziećmi Matki Bożej, tylko są zatopieni w tym oglądaniu tego, co się dzieje, nagle z rąk Matki Bożej wychodzi promień światła, który przenika ziemię jakby, i dzieci widzą obraz dla nich straszliwy. Rozżarzone jakieś wnętrze czarne, ciemne, w której są płomienie, w której ludzie, malutcy ludzie, przezroczyści, jak Łucja napisała, są wyrzucani przez ten ogień w strasznych cierpieniach. Kręcą się przy tym diabły, też przezroczyste, zawiadują tym, i ta wizja tak przeraziła, to cierpienia tych, którzy idą do piekła, tak przeraziły dzieci, że publikujemy takie zdjęcie bezpośrednio po tym widzeniu. To już nie pamiętam, czy to było, przepraszam, 13 lipca chyba, kiedy dzieci mają dziwne miny, one jeszcze przeżywają tą wizję. Zresztą podobną wizję piekła miała siostra Faustyna 30 lat, prawie 30 lat później. Także piekło istnieje naprawdę i Matka Boża mówi: musicie się modlić, musicie się ofiarować swoje cierpienia po to, żeby do piekła szło mniej dusz, żeby mniej dusz popełniało takie grzechy, które ich tam zaprowadzą. To jedno z ważniejszych chyba przesłań fatimskich, które mówi: piekło istnieje i nie róbcie tego, że nawet spotkam się z pismami teologów, którzy mówią, że piekło jest tylko wirtualnym czymś, że to nie jest prawda, bo przecież i tak dalej, i tak dalej. No, mówił o tym Jezus, prawda? Tak. W związku z tym chyba tutaj słowa teologów można wziąć w cudzysłów albo w nawias.
No tak, no ale ponieważ zwodzą ludzi, no bo cóż, no jeżeli jakiś teolog tłumaczy, że jednak piekła nie ma, no to hulaj dusza, piekła nie ma. No to zadać sobie pytanie, co to za teologia jest. Tak. No. W każdym razie dla dzieci to było bardzo wielkim przeżyciem i znowu powoduje to jeszcze większą chęć wynagradzania Matce Bożej grzechów, które ludzie popełniają przeciwko niej. Jeszcze więcej modlitw już potem, kiedy i Franciszek, i Hiacynta chorują, idą do szpitala, wiedzą, że umrą, cieszą się na to, bo wiedzą, że pójdą do nieba. To im Matka Boża przyrzekła. Ale wiedzą też, że cierpienia, które przychodzą, i to czasem od najbliższych cierpienia, też muszą ofiarować, chcą ofiarować właśnie w intencji grzeszników. Ilu ich mniej poszło do piekła, oczywiście nie wiemy. To już są tajemnice Pana Boga, nie tylko tajemnice Fatimy. Tak. Dużo większe tajemnice. Tajemnica też serca ludzkiego. Ale skoro o piekle mówimy, to wróćmy jeszcze do tego, co można nazwać piekłem na ziemi. Bo tutaj jest taki rozdział w książce zatytułowany Antydekalog. I to jest początek, no, co by nie mówić, pewnego triumfalizmu komunizmu, który zaczyna w pewnym momencie być bardzo ekspansywny i można powiedzieć, że Rosja dostaje jakby wiatr w żagle pod rządami komunistów. Co więcej, zyskuje w dużej mierze, przynajmniej w części elit miejskich, społeczną akceptację. Na wsi, jak wiemy, dobrze było inaczej. Tam, gdzie była akcja tak zwana antykułacka, w wyniku której spora część tego społeczeństwa, które żywiło elity i miasto, została wysłana na Daleki Wschód, na Kołymę, do Workuty, gdzie tam wyginęli milionami, to jednak, co by nie mówić, ta cała ideologia związana z odrzuceniem Boga, z odrzuceniem Kościoła, z odrzuceniem wszelkich form religijności, jako, jak to potem było często mówione w piśmie, bezbożni, które to jest przytaczane nawet na kartach książki, jest zabobonem, jest zacofaniem, ciemnotą. I z tego, co miało być światłym rozwojem i kwintesencją, można powiedzieć, humanizmu, jak dobrze wiemy z historii najnowszej, rodzi się wielka zbrodnia. Tak, po raz pierwszy w tej książce jest antydekalog, bo jak pracowaliśmy nad tą książką, to trwało półtora roku. To jedna z książek, nad którą dłużej pracowaliśmy. Grzegorz wpadł na pomysł, żeby opublikować, dać rozdział. I tutaj przyznam się, że bardzo się upierał, żeby to był rozdział. Antydekalog. I bardzo precyzyjnie pokazuje, że podstawą antydekalogu był dekalog. To znaczy Rosjanie wzięli każde przykazanie, począwszy od pierwszego, przenisowali je i zrobili swoje. I tu pokazuje, że na przykład rewolucja seksualna rozpoczęła się nie w Europie, tak jak nam się wydaje, tylko właśnie w Rosji. Od Aleksandry Kołłątaj. Tak. No niestety o polsko brzmiącym nazwisku. No, Polka z pochodzenia. Podobnie jak jest zresztą Felix Dzierżyński. Tak. Niestety niesławny szef i założyciel ČK. Że aborcja legalna rozpoczęła się właśnie, przepraszam, nie w Rosji, tylko w Związku Sowieckim, że nawoływano ludzi do tego, lepiej to dziecko usunąć, niż ma ono przyjść na świat, potem kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Nawoływanie do zupełnie wolnej miłości, też pokazujemy i ten plakat zachęcający do aborcji, i ten plakat zachęcający do wolnej miłości, wręcz
zachęcający kołchoźnico, ty musisz wyjść naprzeciw chęciom, pożądaniom seksualnym swojego kolegi, bo to nie jest nic złego, i tak dalej, i tak dalej. No, skończywszy oczywiście na własności. No, własność, coś takiego jak własność, to jest wymysł burżuazji. Trzeba zabrać własność tym, którzy mają. I to czyniono bardzo konsekwentnie. Także ten rozdział na jedno przykazanie jest jedna strona. Ale proszę, zapoznajcie się Państwo z tym, żeby zrozumieć całą potworność komunizmu, który spowodował takie zniszczenia moralne na świecie. A to już w innym rozdziale, ale też pokazujemy zdjęcie jednego zresztą brytyjskiego, który po wycieczce zorganizowanej przez komunistów do Rosji w 1936 roku, gdzie pokazywano wioski potiomkinowskie, gdzie cudownie się żyje, w kołchozach. Wszyscy pisali, tak zwani pożyteczni idioci, że jaki to jest piękny ustrój, ten komunizm. Wszyscy ludzie mają to, czego potrzebują, nie ma własności, wszystko jest wspólne. Ten jeden reporter, coś mu się nie podobało. Jakoś zdołał się urwać z tej wycieczki, przebrał się w strój robotnika, pojechał na Ukrainę. Dlaczego na Ukrainę? No, na Ukrainę pojechał i tam zobaczył głód na Ukrainie. Zobaczył ludzi, którzy na ulicach miast, wsi marli z głodu. Dzieci, które marły z głodu. No, ludożerstwo. Tą całą potworność głodu, w której kilka milionów ludzi, nie wiemy czy 6, czy 12 milionów, bo nikt tego nie notował, zmarło w potwornych męczarniach z głodu. Na Ukrainie, która przecież kiedyś... Spichlerzem Europy. I ten reporter wrócił do Anglii i chciał opublikować reportaż o tym. Proszę sobie wyobrazić, że nie dość, że nikt nie chciał opublikować tego, to rodzina postanowiła go skierować do szpitala wariatów, bo przecież to jest niemożliwe, że w tym raju sowieckim coś takiego jest. Jemu się pomieszało w głowie. Zrehabilitowany został dopiero po wojnie, kiedy zresztą, proszę Państwa, tu proszę zwrócić uwagę na to, że po wojnie świat się dowiedział o potwornościach Rosji, ale dowiedział się dzięki tym 120 tysiącom Polaków, którzy to piekło przeżyli. I o ile można było kwestionować świadectwo jednego człowieka, to tych Andersowców, o czym mamy rozmawiać za tydzień, nie można było zignorować, bo ich było zbyt wielu. I oni nieśli nie tylko wiadomość, zdjęcia, ale swoje osobiste świadectwa. Natomiast w tym 1937-1938 roku wiedza o Związku Sowieckim była wiedza o raju, do którego wszyscy, cała Europa powinna dążyć. Zresztą do tej pory jeszcze to mamy, kiedy widzimy umizgi Francji, szczególnie w tej chwili, czy Niemiec, czy Wielkiej Brytanii do Rosji. Bo już nie Związku Sowieckiego, ale do Rosji. No tak, do kraju, który, no co by nie mówiąc, biorąc pod uwagę wierchuszkę, jest w pewnym sensie spadkobiercą tradycji czekowskich. A tak, jak pan mówi, rzeczywiście na książki Herlinga Grudzińskiego, Wrałama Szałamowa czy Aleksandra Sołżenicyna trzeba było poczekać wiele, wiele lat i to one ukazały się w bezdebitowych wydaniach albo gdzieś na zachodzie. Co też, co ciekawe, spotykało się z brakiem wiarygodności w wielu środowiskach, szczególnie tych lewicowych. Oczywiście, ale tak jak spotkałem się z córką Herlinga Grudzińskiego,
opowiadała, że pierwsze wydanie po włosku Innego Świata zostało wykupione w całości przez włoską partię komunistyczną za pieniądze, no wiadomo skąd, i zniszczone. Tak, słyszałem o tym fakcie. Także tak też się działo. Dzisiaj o tajemnicach Fatimy rozmawiamy. W 99. rocznicę, która przypada jutro, 13 maja tychże wydarzeń. Gość programu, pan Janusz Rosikoń, fotograf i współautor razem z Grzegorzem Górnym książki Tajemnice Fatimy. Wracamy za chwilkę. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach, tuż przed 99. rocznicą objawień fatimskich, o tajemnicach związanych z tymi wydarzeniami rozmawiamy z gościem programu, pan Janusz Rosikoń, fotograf i współautor książki Tajemnice Fatimy. Chciałbym jednak wrócić jeszcze na moment do zamachu na Jana Pawła II, bo jak sam pan powiedział, Jan Paweł II poprosił o przysłanie zapisu objawień fatimskich. One zostały całościowo opublikowane dopiero w poprzedniej dekadzie. Dlaczego tak długo zwlekano z publikacją? Dlaczego ta tajemnica trzecia dopiero została ujawniona po tak długim czasie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zastanawialiśmy się nad tym z Grzegorzem bardzo długo, ale cóż, można tylko domniemywać. Proszę Państwa, urząd papieża jest urzędem niezwykle wysokim. W czasach, kiedy były objawienia, papieży nosiło się w lektyce. Papież był kimś już, który miał bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, no kimś, do którego zwykły śmiertelnik nie miał dostępu. I proszę sobie wyobrazić, że do papieża dochodzą jakieś wieści, bo przez biskupów Leiri one były przekazywane Ojcu Świętemu, że jakieś troje pastuszków, z których dwójka zmarła jako dzieci, jest tylko trzecia, która jest zakonnicą, było takie żądanie Matki Bożej. Dosyć trudno było, myślę, podjąć decyzję, że trzeba wypełnić polecenia przekazywane przez kogo? No przez nikogo, no niewykształcone dzieci, nie umiejące czytać ani pisać. Jak tu temu wszystkiemu uwierzyć? A przy tym były to bardzo niewygodne żądania. Przecież kiedy papież w czasie I wojny światowej zwraca się do wielkich tego świata, módlcie się, dodaje do litanii do Matki Bożej zdanie Królowo Pokoju, módl się za nami, to jeszcze w czasie I wojny światowej, wielcy tego świata, dowódcy zarówno jednej i drugiej strony, lekceważą. To jak to modlitwą? My tu za stołami planujemy wojnę, o wojnie decydują przywódcy wojska, broń, a nie jakaś modlitwa. No zresztą sam Stalin kiedyś rzucił takie słynne zdanie. Papież, a ile on ma dywizji? Tak, no potem się okazało, że jednak tych dywizji ma więcej niż by sobie wyobrażał, ale już tego Stalin nie dożył. Także myślę, że dosyć trudno było papieżom zdecydować się na krok politycznie bardzo niepoprawny, bo jednak w czasie, między wojnami, no Rosja była przedstawiana jako ten kraj dobrobytu, sprawiedliwości społecznej, więc tu nagle poświęcić Matce Bożej kraj, który jest ateistyczny z definicji, byłoby to narażeniem się Stalinowi. Po II wojnie światowej też, no, następuje, tu jest dosyć mocno opisany II Sobór Watykański, kiedy zostaje zaproszony przedstawiciel Kościoła moskiewskiego, zresztą pracownik KGB, i
są bardzo prowadzone rozmowy o warunkach, żeby nie potępiono komunizmu w czasie drugiego soboru. I papieże się zobowiązują do niepotępienia tego soboru, do tego, że będzie stały obserwator cerkwi moskiewskiej. No to jak tu poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi? No było to, czyli wypełnić polecenie Matki Bożej, ale przekazane pastuszko, gdyby ona bezpośrednio papieżowi przekazała może. Także wiele czynników się składało na to, zresztą to się przewija w czasie całej książki, na to, że jednak papieże się nie zdecydowali na to poświęcenie i dopiero Jan Paweł II po zamachu na swoje życie, ale proszę zauważyć, że raz on poświęca świat Matce Bożej, nie wymieniając Rosji. Potem poświęca go drugi raz. Zresztą też to poświęcenie świata przez któregoś z poprzednich papieży jest, ale nie w łączności z biskupami, bo Matka Boża mówi wyraźnie, ma być poświęcony mojemu niepokalanemu sercu świat razem w łączności z biskupami. I dopiero Jan Paweł II wysyła list do biskupów, żeby się z nim tego dnia zjednoczyli. Ba, tutaj też jest taka zupełnie niesamowita historia. Biskup Chmielica, który był łącznikiem między Janem Pawłem a siostrą Łucją, zresztą u którego Jan Paweł prosi po zamachu o spotkanie, o rozmowę, decyduje się tego dnia, kiedy papież postanawia poświęcić świat Matce Bożej, decyduje się pojechać do Moskwy, on znał język rosyjski, był biskupem słowackim, przygotowuje się do tego bardzo dokładnie, jedzie ze swoim sekretarzem. Na lotnisku w Moskwie jakoś go puszczają cudem boskim, bo pogranicznik się zastanawia, no wpuścić, nie wpuścić, tutaj ma jakieś Biblię, ma ze sobą medaliki, ale następuje jakiś telefon, coś, że zostaje wpuszczony. Potem celnik, który ogląda, to widzi medaliki, ale akurat pamięta swoją babcię, więc uśmiecha się, puszcza to. I ten biskup Chmielica idzie na Kreml jako turysta. Ma ze sobą torbę, no nie chcą go wpuścić do cerkwi z tą torbą, ale coś tam zagaduje po rosyjsku, że w tej torbie są jego osobiste rzeczy, nie chciałby jej zostawiać. Okej, idź. Wchodzi do cerkwi, rozkłada gazetę Prawdę, wyjmuje wszystko, co jest potrzebne do odprawienia mszy świętej i w tej cerkwi, udając, że czyta Prawdę, odprawia mszę świętą. To wszystko jest znowu szereg przypadków, że to się udaje. No, ale coraz bardziej, im jestem starszy, mam wrażenie, że nie ma przypadków, nie ma dobrych zbiegów okoliczności. Są znaki. Obyśmy tylko te znaki potrafili odczytywać. I Jan Paweł II poświęca Rosji i siostra Łucja pytana, czy to poświęcenie zostaje przyjęte przez Matkę Bożą. Proszę pamiętać, że siostra Łucja nadal, Matka Boża do niej przychodzi, nadal ma z nią kontakt. Mówi, że tak, że to poświęcenie Rosji zostało przyjęte. I za chwilę mur berliński upada, u nas jest Solidarność, przed tym Związek Sowiecki się rozpada. Też zresztą jest opisane w książce w jakiś sposób.
też szereg przypadków następuje. Tak zwanych przypadków, nie przypadków. Oczywiście są takie diagnozy polityczne i gospodarcze, które mówią o tym, że zaangażowanie Rosji w konflikt w Afganistanie było dla niej tak dużym obciążeniem, że nie zniosła dalszego wyścigu zbrojeń. No i to spowodowało, że musiało dojść do pewnych zmian społecznych i ustrojowych, które w jakiś sposób zaowocowały później rozpadem Związku Sowieckiego i przemianowania tego kraju na Rosję, którą znamy z dzisiejszych czasów. No tak, proszę Państwa, media, rządy są ateistyczne w tej chwili, więc przyjęcie, że to nie są przypadki, tylko znaki, że jednak istnieje Pan Bóg, który jest ponad rządami, jest trudne, szczególnie na Zachodzie, bo jeszcze w związku, byłym w Związku Sowieckim w Rosji. No, cerkiew jest, niezależnie co byśmy mówili o wierze prawosławnej, to jednak religia się odradza po tych latach wyjałowienia. Gdzieś jak pojawia się pop czy ksiądz katolicki, natychmiast ma gromadkę ludzi, którzy coś od niego chcą. Ludzie sobie przypominają, jak im babcie, jak ich babcie odmawiały modlitwy, ale jednak w Rosji jest o tyle trudniej, że to kilka pokoleń było od czasów rewolucji. No to jednak rządy, media będą szukały rozwiązań racjonalnych. Bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, ze swojego chodzenia do szkoły podstawowej czy średniej, kiedy nam się wydawało, no tak nas uczono, że za chwilę nauka wszystko wyjaśni, że Pan Bóg nam jest niepotrzebny, bo przecież mamy takie odkrycia nauki. Tylko pamiętam, w jakimś momencie sobie uświadomiłem, że odpowiedź na jedno pytanie owocuje 10 dalszymi pytaniami. No ale jasne, to idźmy dalej, odpowiemy na te pytania. No, dosyć późno sobie uświadomiłem, że na te pytania my nigdy nie odpowiemy. Ale jest pewne zdanie, które zawsze mi wraca, gdy czytam opisy historyczne, chociażby bitwy na Łuku Kurskim, czy bitwy stalingradzkiej, całego frontu wschodniego, i oglądam zdjęcia, i czasami widać w okopach żołnierzy, którzy trzymają różańce w dłoniach, żołnierzy sowieckich. Jest takie zdanie, które jest, można powiedzieć, taką diagnozą stanu duchowego. Tuż przed atakiem nie ma niewierzących. Tak, tak samo jak nie ma ateistów w spadającym samolocie. Tak, ale no tu jeszcze jest jeden fakt, kiedy dywizja włoska szła, którą sformowano na pomoc Hitlerowi, szła w głąb Związku Sowieckiego, kiedy jedyna dywizja, która miała księży, opowieść tych księży, zresztą niedawno wydana, jednego kapelana, kiedy wchodzili do wsi, oczywiście szli do kościoła i ten kościół odgruzowali, czy wprowadzali ołtarz byłym msze święte, nagle tłumy z całej wsi przychodziły. I wtedy sobie zdajemy sprawę, że gdyby Hitler nie był idiotą, przepraszam, który chciał zaprowadzić też własną wiarę, to Związek Sowiecki byłby do pokonania w sposób niezwykle łatwy. Bo cała ludność do tych Włochów była nastawiona niezwykle, niezwykle pozytywnie. Oni zresztą nie mordowali ludzi, oni nie byli... To nie byli SS-mani. SS-mani. I to, że nagle zobaczyli księży, nagle mogli ludzie pójść na mszę świętą, im było wszystko jedno, czy to jest kościół prawosławny, czy katolicki. Był ksiądz, był Pan Bóg. Znowu. To uświadamia nam właśnie to, co przed chwilą mówiliśmy, że tak, przed atakiem nie ma niewierzących.
No ale historia się potoczyła nieco inaczej. Ta walka dobra ze złem ma się skończyć w jakimś momencie, a nie za naszego życia, niekoniecznie. No tutaj jeszcze trzeba dodać taki fakt, że za posiadanie różańca w czasach wojującego stalinizmu, to wiadomo, jaki był kierunek na wschód, na Kołymena, do Workuty. Chociaż w tym czasie, kiedy już siły musiały być mocno wzmocnione, kiedy już Rosjanie podjęli kontrofensywę, to zliberalizowało się, więc tam czasami, jeżeli człowiek był potrzebny, to mu darowano. Chociaż potem po wojnie przypominano sobie o takich i znowu obsadzono łagry na Workucie tymi, którzy ocaleli z wojny, a często byli jej bohaterami. Ale żeby też jeszcze tutaj, kontynuując wątki literackie, których dotknęliśmy wcześniej, by spojrzeć, jakie konsekwencje komunizm miał, jeśli chodzi o obyczajowość i moralność, jakie spustoszenia dokonane zostały przez tą całą ideologię, to wystarczy poczytać chociażby Jurija Tryfonowa czy Aksjonowa albo Rybakowa, ich powieści, ich bohaterowie, jakich wyborów dokonują, jak wyglądają ich relacje, jakie mają dylematy życiowe. No, czyta się to trochę egzotycznie z punktu widzenia człowieka, który jest zakorzeniony w kulturze chrześcijańskiej. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że to poprzez wielkich pisarzy francuskich czy angielskich te idee zostały przeniesione na Zachód. Oni zaczęli, widząc to, co się dzieje w Związku Sowieckim, ale widząc ten obraz zupełnie fałszywy, te wioski, słynne wioski potiomkinowskie. Tak, wędrujące ścianki z dykty. Tak, oni to chcieli przenieść do siebie, bo uznali to za raj. No, koniec końców, no, jesteśmy niezwykle też seksualni, w związku z czym ta swoboda jawiła się jako raj. Zawsze w elitach gdzieś była pewna rozwiązłość, która była ukrywana, natomiast tutaj przerwano te tamy. Coś, co było jednak grzechem człowieka, no zresztą w Biblii tak samo, chociażby jak mamy u Dawida, prawda, tak samo i później, ale to zawsze było grzechem, za to Dawid przeprasza Pana Boga. To, ale też ponosi konsekwencje. Tak, to tutaj jest to pokazywane jako atut. Hasło, wszystkie dzieci są nasze, wszyscy jesteśmy szwagrami. No tak, a potem wielkie bandy bezprzyzornych terroryzujące miasta i wsie, prawda? Czyli no tak, ci, ale którzy byli dziećmi narodu, ale ich rodzice zostali zabrani do łagrów albo zesłani na Syberię i zostawali młodociani przestępcy, którzy tworzyli gangi, a potem byli urkami, zresztą swoiste kasty w łagrach, które za nic miały tych wszystkich swoich oprawców i bardziej wszyscy strażnicy bali się urków, już nie mówiąc o więźniach, niż ci urkowie strażników. No tak, ale o tym właśnie ten świat zachodni się nie dowiadywał, bo Stalin bardzo dokładnie wiedział, kogo trzeba zapraszać, jakich literatów, to wywiad. Tak, goście Maksyma Gorkiego. Tak, tak. Słynny rejs po Białomorkanale. Tak, także to wszystko było dokładnie zaplanowane i zresztą w Tajemnicach Fatimy również pokazujemy to, jakie były plany zawładnięcia Europą, a potem światem po wojnie, bo przecież to się nie skończyło na międzywojniu. Chociaż w międzywojniu Polska też powstrzymała tę falę sowiecką w roku 1920. Tak, i o tym oczywiście też jest część rozdziału. Stalin był pewny, że Polska sobie nie poradzi z tym i dojdzie w pierwszym rzutem do Paryża i tam łatwo przejdzie przez Niemcy, gdzie rewolucja już była przygotowana przez sowieckich wysłanników. No, stało się inaczej, za co zresztą oficerowie polscy zapłacili bardzo wysoką cenę.
Ale o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu. Chociaż tak jak pan mówi, to myślę sobie, że te plany Stalina były bardziej dalekosiężne i myślał o tym, żeby dojść aż do Portugalii, czy między innymi do Fatimy, o której dziś rozmawiamy. No i podbić Amerykę również. No, rzecz jasna. Tajemnice Fatimy. Taki tytuł nosi książka, której współautor razem z Grzegorzem Górnym, pan Janusz Rosikoń, fotograf, jest gościem programu. 99. rocznica objawień fatimskich już jutro. I do tego właśnie nawiązujemy w dzisiejszej rozmowie, której ostatnia część już za chwil kilka. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Rozmawiamy tuż przed 99. rocznicą objawień fatimskich o tajemnicach związanych z tymi wydarzeniami sprzed prawie 100 lat. Pan Janusz Rosikoń, fotograf i współautor książki Tajemnice Fatimy, jest w studiu. Ta pana przygoda, jak się potoczyła z Fatimą? Proszę państwa, z Matką Bożą Fatimską spotkałem się już ponad 40 lat temu, kiedy fotografowałem sanktuaria maryjne i w niektórych sanktuariach, jak chociażby w Rzeszowie, króluje Matka Boża Fatimska. No, takim niezwykłym doświadczeniem dla mnie była pielgrzymka do Fatimy. To był 95 rok, kiedy zabieraliśmy tą podróżującą Matkę Bożą do Polski. Pamiętam, leciałem z Fatimy Tupolewem razem z Matką Bożą. Wylądowaliśmy na lotnisku w Warszawie. Tym razem już inny duch w Polsce, więc Matka Boża nie była zaaresztowana tak jak poprzednio. Pojechała do Zakopanego, gdzie była wspaniale na krzyptówkach przyjęta, tam zresztą, gdzie jest to sanktuarium zbudowane jako wotum za ocalenie cudownej Jana Pawła. Zresztą tu przy okazji, pracując nad tą książką, pracowaliśmy w stałym kontakcie z sekretariatem międzynarodowym, sekretariatem fatimskim, jak i właśnie sekretariatem fatimskim z oddziałem w Polsce, czyli z krzyptówkami. I ksiądz Krzysztof Czapla, który jest palotyn, który jest dyrektorem sekretariatu fatimskiego, pięknie napisał, pozwolą państwo, że zacytuję z okładki książki: Fatima to nie tylko orędzie Matki Bożej, ale również wiele faktów i okoliczności, które miały miejsce w ciągu ostatnich 100 lat. Spełnione proroctwa, wymowne zbieżności dat. Wiele wydarzeń inspirowanych treścią wezwania Fatimskiej Pani. Niniejsza książka jest niewątpliwie pierwszą, a przez to niezmiernie cenną, która ukazuje tak bardzo szeroki kontekst i bogactwo Fatimy. Proszę wybaczyć to chwalenie się, ale chciałem podkreślić, że tu z Grzegorzem nie szukaliśmy jakichś dziwnych sensacji, dziwnych opowieści. Ale chciałem powrócić do właśnie mojego spotkania fatimskiego. Kiedy potem Matka Boża udała się w podróż do Moskwy, no, poleciałem razem z nią. Pamiętam, u franciszkanów mieszkałem, jeszcze wtedy mieli swój klasztor w dwóch małych mieszkaniach w blokowisku, gdzie na łóżkach piętrowych gdzieś tam zamieszkałem, ale udzielili mi cudownej gościny. Ubrałem się tak, że jak potem wracałem tak ubrany, to żona mnie prawie nie poznała. Starałem się wtopić w moskiewski tłum. I polecieliśmy z Matką Bożą do Permu, na granicę Europy. I tam przeżycia były niesamowite. Wtedy leciałem z Wojtkiem Niżyńskim, bo pracowaliśmy nad Madonnami Europy. I postanowili wtedy księża, że będzie procesja ulicami Permu z Matką Bożą. Jest ciemno, bo to
zima i tłum ludzi idzie za Matką Bożą Fatimską. Matka Boża Fatimska jest niesiona przez zakonnika prawosławnego i przez księdza katolickiego. Proszę Państwa, jest takie zdjęcie dla mnie dosyć niezwykłe, które nawet pokazywałem na swojej wystawie w grudniu z okazji 50-lecia pracy, kiedy tenże ksiądz katolicki z Argentyny i ten prawosławny mnich z Permu ochraniają płomień świecy. Wiatr był niesamowity, więc oni dłońmi trzymają tą świecę, żeby nie zgasła. I wtedy pomyślałem sobie o tym, że jednak to zbliżenie, zjednoczenie kościołów gdzieś na tym poziomie takim ludzkim, ono już następuje, nie było żadnej wrogości. Zresztą to było tak daleko od Moskwy, że ten zakonnik nie poniósł konsekwencji. Natomiast potem wróciliśmy do Moskwy i coś jakiś taki miałem dziwny impuls i poprosiłem zakonników, chodźmy, weźmy Matkę Bożą, jedźmy na Plac Czerwony. Wsadziliśmy ją do samochodu, jedziemy, wychodzimy, ojcowie stają, trzymają tą Matkę Bożą, ja robię zdjęcia, wracamy do samochodu, ale znowu jakiś impuls dziwny, mówię, słuchajcie, musimy Matkę Bożą postawić na bruku Placu Czerwonego. Ojcowie mówią, nie, zaresztują nas, ale wtedy ojciec Cioroch, już w tej chwili nieżyjący, mówi, panie Januszu, idziemy. Bierzemy Matkę Bożą, idziemy w dwójkę, wracamy na ten Plac Czerwony. Stawiamy ją na bruku. Ludzie się rozpierzchają, nie wiedzą, co się dzieje. Tak. To jak robię najdalej. Zdjęcia. Zresztą też to zdjęcie było na wystawie. Zresztą gdzieś ono krąży w internecie. Cieszę się z tego. Wracamy niepokojeni przez nikogo. No był to dla mnie taki moment bardzo symboliczny. I teraz, kiedy no ponad rok temu, dwa lata temu prawie z Grzegorzem rozmawialiśmy i mówiliśmy, musimy przed stuleciem zrobić książkę na ten temat. Czułem się jakby zobowiązany tym faktem, że no dostąpiłem takiego niezwykłego zaszczytu, że jakby pomogłem tą figurkę podróżującą, figurkę jedną z tych wyrzeźbionych postawić na bruku Placu Czerwonego. Dla mnie to symbolika była niezwykła wtedy jeszcze, kiedy Związek Sowiecki istniał. A przecież to sanktuarium komunizmu, można powiedzieć. Przecież tam jest mauzoleum Lenina i te wszystkie gigantyczne parady ku czci Stalina, rewolucji i ustroju socjalistycznego czy komunistycznego. Cześć i chwała przecież Słońca Narodów. To było właśnie dokładnie to miejsce. Tak, więc no potem jeszcze, nie wiem, czy następnego dnia pojechaliśmy do Obnińska. To takie dziwne miasto zbudowane w czasach stalinowskich dla fizyków, chemików, dla naukowców zajmujących się sprawami jądrowymi. I dla robotników, dla pracowników, ponieważ obok wybudowano reaktory atomowe. W mieście oczywiście nie zbudowano żadnej cerkwi, no ale kiedy już przyszła pierestrojka, ludzie postanowili zbudować tam cerkiew. No oddano im jedno piętro klubu oficerskiego. I księża prawosławni, którzy tam byli, jak się jakoś dowiedzieli o Matce Bożej Fatimskiej, powiedzieli do franciszkanów, przyjedźcie do nas z tą Matką Bożą Fatimską. Przyjechaliśmy. Pamiętam, no, jak to w Związku Sowieckim na rogatkach nas zatrzymują, ale wtedy
miałem taką międzynarodową legitymację dziennikarską, no bo chcieli nas tam rewidować, coś, wyjmuję tą legitymację, nieważną zresztą, to się czekało wtedy kilka miesięcy, żeby tą legitymację uzyskać w Polsce, ale ona miała cudowną okładkę, bo na tej okładce cyrylicą też był tytuł Internacjonalny Żurnalist. Jak to zobaczył milicjant, zasalutował, puścił nas. Świetnie. Jedziemy do tego klubu. Panie Pawle, no to niesamowite uczucie, bo Matka Boża trzymana przez tych prawosławnych księży wysoko, ludzie pod nią przechodzący, dotykający jej, płaczący. Ikonostas z dykty, no bo chcieli to zrobić szybko. Potem zresztą pytamy się tych księży, no jak wy się nie boicie, no. I tu bardzo charakterystyczne, ten proboszcz, który zresztą potem został gdzieś wygnany po tym fakcie, powiedział, co ja się mam bać? Jedna moja babcia Żydówka, jeden mój dziadek prawosławny, jeden mój dziadek jakiś katolik, a inny jeszcze protestancki. I mając takich przodków, ja się niczego już nie boję. Oni tyle przeżyli, że ja się nie boję. I zupełnie niezwykłe było to spotkanie poprzez to, że zobaczyliśmy, jak ludzie w tym mieście, które miało być bez religii, bez Boga, pragnęli tego Boga. I w jaki sposób tą Matkę Bożą Fatimską, której jeszcze wizerunków wtedy takich prawosławnych nie było, w tej chwili już one są. Prawosławie myślę, że zdało sobie sprawę z tej wagi przesłania, w jaki sposób reagowali, jak potrzebowali tego. Potem się pytałem właśnie franciszkanów, co się stało z tymi księżmi. No gdzieś tam zostali rozesłani do mniej ważnych miejsc, to jednak władzy wtedy się nie podobało. No, pamiętajmy, że wtedy na czele Kościoła prawosławnego stał znowu kagiebista. Także trudno się temu wszystkiemu dziwić, ale to właśnie było dla mnie niezwykłym zobowiązaniem, że książkę o Fatimie na stulecie Fatimy trzeba zrobić. I co nam dziś mówią te objawienia fatimskie, te wszystkie fakty, o których pan tutaj opowiadał prawie 100 lat po nich? No, przede wszystkim jest przesłanie Matki Bożej do chociażby nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, które sekretariat fatimski w Polsce, ale i na całym świecie, bo przecież powstała przedtem Błękitna Armia w Stanach Zjednoczonych, która nadal działa, która propaguje nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, w ogóle nawołuje do odmawiania różańca. To przesłanie jest nadal do to wezwanie Matko Boża, Królowa Pokoju, módl się za nami, dodane do litanii. To wszystko pokazuje, jak ważne jest ofiarowanie i siebie Matce Bożej, jak ważny jest kontakt z nią, że poprzez nią mamy najbliższy kontakt z jej synem, o czym zresztą mówił zawsze Jan Paweł II. Zresztą też na okładce cytujemy takie niezwykłe zdanie Jana Pawła II. Kiedy na progu trzeciego tysiąclecia przyglądamy się znakom czasu obecnym w wieku XX, Fatima jest z pewnością jednym z największych. Jest tak między innymi dlatego, że jej orędzie ujawnia wiele późniejszych wydarzeń i uzależnia je od odpowiedzi na jego wezwania. Czyli my też jesteśmy wezwani do tego, by
zapoznawać się z tym i odpowiadać Matce Bożej na jej wezwania. A cóż, znowu mamy sytuację w Europie, kiedy rządy krajów są raczej antyreligijne, kiedy chcą rugować religię, kiedy w myśl poprawności politycznej, któremu to zresztą pojęciu Grzegorz poświęca też taki boks w książce, próbują nas odwieść od religii, próbują oddzielić religię od życia, jako zepchnąć ją do życia prywatnego, żebyśmy w naszej codziennej pracy zapomnieli o nim, tak jakby to było możliwe. Matka Boża prowadzi do Boga? Tak, Matka Boża prowadzi do Boga, do swojego Syna i jest taką najlepszą bramą, o czym zresztą mówi. No jeżeli się będziemy do niej zwracali, to zwracamy się tak samo do jej Syna. Zresztą tej odwołam się do naszej przedostatniej książki Sekrety Guadalupe. Tak, gdzie o której tutaj rozmawialiśmy swego czasu. Tak. Ta audycja jest na radioplus.pl. Niezwykle wyraźnie powiedziane, że Matka Boża jest właśnie tą bramą, tą drogą. Ale tu też pozwolą Państwo, że jeszcze dwa cytaty, Panie Pawle, jeśli można. Bardzo proszę. Benedykta XVI z okładki książki. Tragedie zapowiedziane w Fatimie jeszcze się nie minęły z końcem ideologii komunizmu. Kryzys jeszcze nie został rozwiązany. Z pewnego punktu widzenia jest on dziś tak poważny, jak nigdy wcześniej, ponieważ jest to przede wszystkim kryzys wiary, a więc kryzys moralny i społeczny. Także tu mamy dużo do zrobienia, ale tak na pocieszenie, kiedy no myślę, że co najmniej 2 godziny rozmawialiśmy z Joaquinem Navarro-Walsem, byłym rzecznikiem Stolicy Apostolskiej, tutaj pozwoliliśmy sobie zacytować kilka zdań z tej jego niezwykłej opowieści. Fatima wiąże się dla mnie z niezapomnianym przeżyciem. Byłem tam świadkiem spotkania 2 niezwykłych osób. Jana Pawła II i siostry Łucji. Oboje niewiele mówili, jak ludzie, którzy wiedzą o sobie wszystko, co powinni wiedzieć. Nie było w ich rozmowie nic z ciekawości czy dociekliwości. Miałem wrażenie, jakbym był świadkiem dialogu 2 świętych osób, po których widać, że obcują na co dzień z Bogiem. I dlatego to przesłanie Jana Pawła, które staramy się odczytywać, o którym proszę pamiętajmy, żeby zaglądać czasami chociażby do jego myśli, do jego nauczania, jest tak ważne dla przyszłości świata, bo to, co mówił Benedykt, to się cały czas dzieje i mamy na to wpływ. Możemy coś zrobić. Tą myślą zakończmy nasze spotkanie dzisiejsze. Bardzo gorąco panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy tuż przed 99. rocznicą objawień fatimskich o tajemnicach związanych z tymi wydarzeniami, które jak widać tajemnicami nadal pozostają, ale takimi, które my możemy w sercu rozważać i zobaczyć, co one nam mówią każdego dnia. Pan Janusz Rosikoń, fotograf i współautor razem z Grzegorzem Górnym książki Tajemnica Fatimy, którą gorąco polecamy do lektury, był gościem programu. Bardzo panu dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali z nami do tej pory. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, tuż po 23:00 rozpoczynamy na żywo. Później, jeżeli chcecie Państwo zajrzeć do archiwalnych wydań, to jest ich ponad 450 na stronie radioplus.pl w zakładce programy. I tam dalej już łatwo dotrzeć do archiwum, bo jest wyraźnie widoczne. Jeżeli ktoś chciałby pobrać plik MP3 na swój komputer, to z zakładki Więcej Podcastów, która na dole strony. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Radio Plus.
Nocne światła. Nocne światła.